Sejmu dopisać ten punkt. Jak powiedział, pani wicepremier powinna się spotkać z osobami niepełnosprawnymi protestującymi w parlamencie, bo ich sprawy wchodzą w jej kompetencje. Dodał, że Nowoczesna chce się dowiedzieć, co w tym czasie robiła Beata Szydło. Co robiła przez te 35 dni i dlaczego nie było jej tutaj, kiedy protestują osoby i żądają załatwienia tych spraw, które wchodzą w zakres obowiązków pani premier Szydło. Będziemy domagali się, aby podczas najbliższego posiedzenia Sejmu pani premier udzieliła tych wyjaśnień. Sejmowy protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców trwa od 18 kwietnia. Mamy te pytania takie, jakie w tej sali, nie? Kroki przeszły nad Paryżem, zmusiły władze do zamknięcia części stacji metra. Ulice zamieniły się w rosnące potoki. Marek Brzeziński. Deszcz spadł nieoczekiwanie i to w znacznej ilości. Wiele ulic położonej na północy miasta 18 dzielnicy zamieniło się w strumienie wody, nieprzejezdne dla samochodów. Zalane zostały pomieszczenia morostwa 17 dzielnicy oraz pomieszczenia mieszczącego się w pobliżu sądu rejonowego. W niektórych miejscach spadł grad. Strażacy byli niemal 500 razy wzywani do interwencji. Głównie chodziło o zalane piwnice. Pod wodą znalazły się także liczne stacje metra, w tym te nauczęszczane przez turystów linii biegnącej na Trocadero w centrum miasta. Utrudnione poruszanie się po drogach mieli także kierowcy na jednej z najbardziej ruchliwych autostrad Europy, A86, która stanowi obwodnicę Paryża, łącząc inne arterie prowadzące na północ w stronę Beneluxu i Wielkiej Brytanii, na południe naszego kontynentu oraz na wschód w stronę Niemiec i dalej do Polski. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i wschodzie możliwe jeszcze zanikające przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem lokalnie na północy i południu mgła. Temperatura od 6 stopni na Pomorzu Wschodnim i Warmii do 14 na południu. Wiatr słaby, w czasie burz porywiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Taka Wierzakiewcy, witam. Zapraszamy do naszego programu. W programie Rządy pieniądza pora w takim razie przedstawić naszych dzisiejszych komentatorów, a z nami w studiu dzisiaj są dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mateusz Walewski, Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. I Bartłomiej Godusławski, dziennik Gazeta Prawna. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od bardzo ważnych informacji, które napłynęły do nas wczoraj. Główny Urząd Statystyczny poinformował o produkcji przemysłowej kwietniowej, która wzrosła o 9,3%. Licząc rok do roku, to jak już powiedziałem, komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. No i wczorajsze komentarze i dzisiejsze w prasie sugerują, że to pozytywne zaskoczenie, pani Małgorzato. Ja mam zawsze problemy w marcu i kwietniu ze wszelkimi danymi dotyczącymi gospodarki, dlatego że albo w marcu, albo w kwietniu wypadają święta wielkanocne. I nie wypadają w tym samym czasie. W związku z tym porównywalność jest bardzo trudna, aczkolwiek oczywiście da się sprowadzić. Ale święta wielkanocne, przepraszam pani Małgorzato, to jest tylko jeden dzień wyjęty z tygodnia, czyli lany poniedziałek. No tak, ale pamiętajmy też, że jakby przygotowanie do świąt, jesteśmy na czynieniu skoncentrowani, pewnie troszkę inaczej przedsiębiorstwa planują swoją aktywność biznesową, swoją działalność produkcyjną, co pewnie jakoś tam się przekłada też na tą zdolność do wytwarzania dóbr. Natomiast oczywiście GUS też podaje dane porównywalne, czyli skorygowane o te różnice między tym samym miesiącem roku poprzedniego a kwietniem tego roku. No i tu rzeczywiście mamy naprawdę wzrost, dlatego że po korekcie ten wzrost był na poziomie 5,9%, a w zeszłym roku 5,1%, czyli no, istotnie więcej. Okej, dobre są to dane. Myśmy zresztą mieli już pewien sygnał, że kwiecień powinien być dobry, bo mamy wskaźnik ten, który jest wskaźnikiem porównywalnym dla wielu krajów na świecie, PMI, mówiący o tym, jakie są oczekiwania te
w dosyć krótkim okresie, ale też w takiej perspektywie do 12 miesięcy przedsiębiorców właśnie z sektora przemysłowego i one były też lepsze niż w marcu, więc należało oczekiwać, że także te wyniki realne, które zostały właśnie przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzone wczoraj, też będą nieco lepsze. No marzec w ogóle był dosyć słaby, no ale znowu też pamiętajmy, że bazę mamy z kwietnia zeszłego roku dosyć niską, znowu też przez święta, więc no to jest takie zamieszanie po to, żeby wytłumaczyć osobie, która nie siedzi w i danych statystycznych i za bardzo gospodarką się nie interesuje, no chce wiedzieć tak ogólnie, co się dzieje po prostu, no to jest naprawdę bardzo trudne właśnie w marcu i kwietniu dokonać takiego porównania wprost. Na pewno nie jest źle. No właśnie, sygnał płynie w takim razie taki, że w miesiącu kwietniu produkowaliśmy więcej, no i to jest chyba powód do zadowolenia, panie Mateuszu. Tak, na pewno, tylko zawsze trzeba zestawiać dane jedne z innymi i też patrzeć na jakiś dłuższym horyzoncie. Ja w ogóle nie lubię komentować danych miesięcznych. Zresztą się najczęściej robi, no bo od tego z ekonomii trzeba komentować dane miesięczne pewnie, ale ja wolę komentować dane w dłuższym okresie i z tego, co się dzieje. I oczywiście bardzo fajnie jest, że gospodarka, że przemysł polski pędzi. Mamy nadzieję, że to się przełoży na eksport, bo ostatnio mieliśmy do czynienia z powolnym nabiegiem eksportu według danych. Z reguły to jest skorelowane silnie, więc mam nadzieję na odbicie eksportu, chyba że ta produkcja jest w zapasy idąca. To jest tutaj jakby najważniejsze, że to eksport nasz ciągnie przemysł, a nie przemysł pcha eksport. Więc mam nadzieję, że ten eksport też te wyniki eksportowe pełne w końcu będą też dobre, bo na razie widzimy znaki spowolnienia, to ten pokazują spowolnienie. Konsumpcja też zachowuje się dobrze. Konsumpcja zachowuje się dobrze. Kupujemy na stabilnym, rosnącym poziomie, tak, ciągnąc gospodarkę do przodu. Obawiam się o te wzrosty w produkcji drogomontażowej, bo one są już bardzo przekrzane i ceny. Także świetne dane gospodarcze nie zawsze mają długookresową dobrą wymowę. Tak? Pan Bartłomiej Gadusławski. Tutaj jest istotna rzecz, na którą zwrócił pan Mateusz uwagę, czyli to, czy to idzie w zapasy, czy to idzie w eksport, tak? Bo to jest dość istotne moim zdaniem. Czyli przekładając na taki ludzki język, to czy ta produkcja ląduje w magazynach, czy jest wysyłana do naszych partnerów handlowych, a nasz główny partner handlowy to strefa euro, a w strefie euro to nie jest tak, więc to jest o tyle istotne, że w pierwszym kwartale widzieliśmy w Niemczech takie delikatne symptomy pogorszenia koniunktury, spowolnienia, to na razie jest takie być może tylko coś, co moglibyśmy nazywać wypadkiem przy pracy, tak? I ta ekspansja gospodarcza w Niemczech nadal pozostanie silna, co jest dla nas bardzo istotne, bo jeśli tam będziemy widzieli jakieś oznaki spowolnienia, no to możemy z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że prędzej czy później, nie wiem, czy w kontekście tym możemy mówić o jednym kwartale, o dwóch kwartałach, ale to też przyjdzie do Polski. Na razie te dane, które dostajemy na starcie drugiego kwartału, no są jednak bardzo optymistyczne i ta ekspansja naszej gospodarki jest podtrzymana. Sam wzrost w pierwszym kwartale PKB powyżej 5% sugeruje, że ten szczyt koniunktury, który myśleliśmy, że był w czwartym kwartale roku ubiegłego, to jednak prawdopodobnie on właśnie był gdzieś na przełomie roku. Pani doktor Małgorzata, jeśli można, bo jeśli mówimy o tym, co mogło być, co ciągnęło jakby produkcję i przemysł, no to mamy oczywiście trzy źródła, zapasy, eksport, ale też pytanie o polskie inwestycje. Tak? Wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć i to odpowiedź na to pytanie jest niebywale ważna, bo chyba najważniejsze z tego wszystkiego jest to, czy rzeczywiście dosyć silnie ruszyły inwestycje w Polsce. No nie ma tu wyraźnych sygnałów. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że, zaraz powiem dlaczego się obawiam, że to jednak zapasy, bo nawet tak spojrzymy na wskaźnik PMI, o którym wspominałam, który no, był nieco lepszy niż w ostatnich trzech miesiącach.
to też wyraźnie widać, że przedsiębiorcy z sektora przemysłowego mówią o tym, że trzeba było, że są opóźnienia w dostawach. A to oznacza, że no, produkuje się tak naprawdę na bieżąco, więc niewykluczone, że jednak to była próba odbudowy zapasów. Bez zapasów bardzo trudno funkcjonować, bo jak się pojawiają nowe zamówienia, które trzeba realizować w miarę szybko, to oczywiście no, nie masz czego, tak? A jednocześnie moce produkcyjne są bardzo, bardzo wysokim stopniu wykorzystane, stąd ten ciągły ból głowy o to, co się dzieje z inwestycjami w Polsce, w polskich przedsiębiorstwach. I myślę, że no, na to pytanie będziemy musieli, na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli chwilę poczekać, bo optymalnie by było, żeby przemysł był ciągnięty właśnie przez popyt inwestycyjny, a nie przez zapasy. Ta babka to coś tu kręci. Papa Włowicz to dobrze mówi, że wszystkie opinie, co ludzie o sędziach donoszą do sądu i koniec, nie ma kręcenia. Bardzo dobrze. Wzrosła ta produkcja o 19,7%. Tak, staruszko, masz rację. Na dobór się ruszą. A potem jak już się wydostała z tego tłumu, to ona przecież znając wszystko na Krystynę tam urodzona, tu mieszkająca, poradziła sobie świetnie. Miejsca w samolocie, to trzeba czekać na kolejny samolot i się doleci. Ale dostał, bo mama jest w szpitalu, bo kazałem się z kamerą. No. A czego? Kasię. Nie, Kasię to nie. Dostał. Bo był na lotnisku. Był, ale w Kasie nikt ci nie da coś. Dałam. No to przez kąt. A im bilet ma, im to idzie się w ogóle, jak wylecieć z tego. No tak, z Kanady nie jest łatwo wylecieć, to jest co innego.
O, widzisz, ta staruszka, co tu gada, to ona nigdy w Kanadzie nie była, ona się nawet tam nie wybiera, powiedziała, że to jest za morze i po prostu ona tu się dobrze czuje, tam nie chce, że do Wawrami nie chce. Cała nasza rodzina, my się spotkamy, dlatego, że ona będzie zamiała jakąś część prostych
środków, którymi dzisiaj firmy dysponują na kontach, które są dedykowane po tym podatku, czyli tych świadczeń formalno-prawnych, tak, danych formalno-prawnych. I myślę, że to będziemy mieć jeszcze więcej problemów w tym sektorze. I nie będzie mnie dziwić, że będziemy mieć kolejne informacje o tym zdaniu koniunktury, mimo rosnącego popytu na usługi w sektorze budowlanym, że będziemy mieć mniej chętnych do realizacji właśnie Piotra, tych publicznych, bo tam jest bardzo duża świetność. Pisi ludzie na ludzi, restrykcyjność, przyglądanie się każdemu przeciwnikowi w umowie, a niektóre firmy rzeczywiście firmy boją się po prostu podejmować tego typu ryzyka. To mówię, bardzo wielki ryzyk naraz działa przeciwko firmom niezwykle znanego. Jaka ta ocena jest wnikliwa, czy rachunkowa, czy pojednania? Jak wyruszony jest człowiek, już nie pisze o tym słowo, bo to są jest 422 lata przed Chrystusem. Ale to musi powiedzieć, jak cudowny jest człowiek, który staje się eucharystyczny w przypadku Chrystusa. Ale jeszcze wspomniał, pani skrzypaczkę. Tak pięknie między ludźmi,
ale są ludzie genialni. Właśnie genialne jest to dziecko. Dziecko to jest właśnie zdrowia dzieci, żeby to odbyć, prawda? To królestwa niebieskiego. Podziwiam dzieci, jako skończony jakiś twórz piękny Boga, tak piękny. A z kolei podziwiam też ludzi, którzy wykorzystali swoich talentów. Czuję to, że muszą to zabrać za piękne sobie ludzkości. Na przykład jak przed chwilą była mowa o pani Wani Komiecki, opowiadał mi, że na szczęście żyjąca profesor Szmarz. Szalenie mnie rozczula z tym, że są taki głos, ale to ma słowa, nie mówię o tym. A bo to nie. O tak, weź. O tak, uśmiech się przesunie. Chodź. Tak, nie, bo ty musisz gimnastyczny czas wspinał. Leni byś nie zrobiłeś. Chodź. Tak, też podnieśli. Tak, tak, tak. No i dobrze się troszeczkę. Głowa tam. Dobrze, tak, tak. Bardzo dobrze, ale no. To jest chyba jakaś aria Bacha. Nie jestem pewna. W każdym razie to jest kobieta, że ludzie kobiety to wszyscy. Być może tutaj oni byli zakochani. Jak się utworzy się wami. To jest taka Bacha. Ciekawa. Była taka harmonia. Spodoba. To ci się tak spodoba, że... Proszę, proszę Państwa, bardzo ładnie dzisiaj wypadła Krystyna Pawłowicz, która podsumowała tych sędziów wszystkich, że ile było manipulacji, ile było krętactwa, oszustwa, no wszelkich takich tych machlojek. I to rozumiecie Państwo, co to jest psychologia tłumu. Bardzo pięknie Biblia nam to wyjaśnia, że jeden okiem mrugnie, to drugi wie, o co chodzi. Rozumiecie Państwo? To typowe jest dla krętaczy, szczególnie salcesonów w Warszawie. Oni nie wiedzą, o co chodzi, ale jak okiem mrugnie, to wie, o co chodzi, bo tak, Biblii nie zna, prawa biblijnego, kanonicznego, żydowskiego nie zna, ale tak... A, tę babę załatwimy. Aha, to jedna sędzina okiem mrugnie, druga przytaknie, trzecia potaknie, czwarta nadtaknie, piąta, szósta to samo itp. I to jest psychologia tłumu, że one nic nie robią, te sędziny, ci sędziowie, a dobrze się czują tak w tym swoim klanie, że my jesteśmy ponad prawem, jesteśmy święci, że my wyroki wydajemy, a to nie może być tak, bo to wszystko jest, jak było w teokracji, to w imieniu Jahwe, w imieniu Boga Jahwe, a tu w imieniu kogo? Ateizm to jest niewiara przez marksistów, stalinistów i inne gady zasiały nam niewiarę w Boga, dlatego tak nie chcą chodzić na tę mszę. Ma zdolność poszukiwania odpoczynku, by wypracować mechanizmy, gdzie odpoczywa, gdzie się zapoczywa. Myślimy, ale także nie ma. Nie ma. Ciepło życia. Pierwszą rzeczą, o której powinni myśleć decydenci, powinno być
widać to, jak poszczególne polityki, które realizujemy, nieważne jakie, wszystkie, czegokolwiek dotyczące, powinny mieć w sobie zapisany komponent związany z innowacyjnością. Jak wykorzystać te nowe technologie, jak wykorzystać te nowe trendy, dlatego że za chwilę się okaże, że jesteśmy skansenem. Jeżeli innowacyjność odzwierciedla się następnie w cenie krótkowymiarowej inwestycji, tak, no to się najbardziej formułę partnerstwa prywatnego, najbardziej innowacyjność w cenie inwestycji powinno w sumie być najbardziej konkurencyjne, więc być może to też troszkę by pomagało innowacyjności. Nie we wszystkich zwierzętach widzimy. Powoli będziemy kończyć nasz program, ale to tak się złożyło, że zabraliśmy się do takiego wąskiego tematu, bardzo szerokiego w ujęciu. Można było jedną z całości temu poświęcić i nadal mielibyśmy poczucie, że nie powinniśmy sobie wszystkiego. Ale chciałbym jeszcze nadmienić czerpanie satysfakcji, powiedzieć, bo niepokoją. Zainteresowania ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych spojrzane rosną na poziomie 72,5 dolara, które zapłacić za baryłkę amerykańskiej ropy. Ta brytyjska jest po 80. No a tutaj słyszymy, że USA nakładają nowe sankcje na Wenezuelę, a to oznacza, że może być problem z dostawami wenezuelskiej ropy. No i oczywiście marża właśnie niektórych firm będzie mniejsza, niektóre firmy, jeśli spadną mocno, przerzucały to na ceny, a więc my będziemy za to płacić, a więc należy się spodziewać jednak troszkę wzrostu inflacji. Panie Mateuszu? To na pewno, natomiast no, kiedyś było tak, że gospodarka amerykańska zachowywała się odwrotnie niż ceny ropy. Znaczy ceny ropy rosły, to amerykańska gospodarka powinna ceny ropy. Teraz niestety jest odwrotnie. Uważa, że Stany stały się 20% ropy na świecie. No właśnie, bo produkują z pokładów łupkowych. To się zaczęło opłacać. To się zaczęło opłacać i stały się poważnym eksporterem ropy. W związku z tym chciałem powiedzieć, tak, no, nie mamy co liczyć na Stany. Znaczy teraz Amerykanie się cieszą, jak ropa drożeje. To rzeczywiście nie jest dobre na morze. Panie Bartku, ja bym też mówiąc o Stanach ropy patrzył jednak na kurs walutowy. No właśnie, to dodajmy też. Bo jeżeli złoty by się umocnił, to my naprawdę nie odczujemy tego wzrostu tempali. To jest sytuacja pod koniec 2017 roku, kiedy mieliśmy istotne i bardzo duże umocnienie złotego i mieliśmy też wzrost ceny ropy. I jeżeli popatrzyliśmy, jak to wyglądało później w przeliczeniu na złote, to na tym dystrybutorze nie było tak, że to było w Polsce kilka procent tego, co widzieliśmy u nas. Mimo że to było kilkanaście procent tak naprawdę, jeśli chodzi o cenę wyrażoną w dolarze amerykańskim. Na razie pan to chyba waluty MTK Energy w markę się rynków wschodzących, do których niestety wciąż się Polska zalicza. Do tego koszyka? Do tego koszyka dołują, więc mam nadzieję, że skoro dołują, to będą rosły. No nie wiadomo kiedy. Natomiast tak, znaczy myśmy mieli taki okres jeszcze przed kryzysem 2008 roku, kiedy właśnie waluty się jąka, ona tak gada. Kryzysem rosnące ceny paliw, ropy naftowej i tym samym paliw. Natomiast teraz niestety, nawet ze względu na to, że zmienił się ta relacja między tym, jak rośnie gospodarka amerykańska, a tym, jak rosną, czy zmieniają się ceny ropy naftowej, to będziemy mieć niestety w cudzysłowie szansę, bo to jest wielka szkoda. Będzie mieć niestety problem z jednak słabością złotego, czyli nie będzie można amortyzować rosnących cen paliw właśnie siłą polskiego złotego. No i tak jak mówię, no to będzie dla nas problem, a myślę, że wszyscy, którzy się udają na wakacje samochodami, powinni to wziąć także pod uwagę. Albo zweryfikować sposób transportu na wakacje. Proszę Państwa, musimy kończyć. Musimy kończyć. Z nami w studiu byli dziś dr Małgorzata Staczewska-Krzysztożek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Mateusz Walewski, Pan Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję. I Bartłomiej Gutusławski, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Powtórka programu. Na antenie Polskiego Radia 24.
tym, czy przeciętny Jan Kowalski powinien poczuć lekki niepokój. Dlaczego powinien poczuć ten niepokój? To o tym za chwilę. W naszym studiu gość pani profesor Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej, a także członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Pani pozwoli, że ja teraz zacznę od właśnie tych informacji, które być może sprawią, że przeciętny Jan Kowalski poczuje lekki niepokój. To są tytuły, jakie znalazłem dziś w prasie, na serwisach, oczywiście tylko część. Pojawiają się efekty przegrzania polskiej gospodarki. Co prawda PKB ma wzrosnąć o ponad 4%. Tempo wzrostu będzie jednak spadać w kolejnych kwartałach. Tak, to jest ocena Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. I druga informacja, która być może dużo skuteczniej działa na wyobraźni. Benzyna dużo powyżej 6 zł, no to tak od razu też uspokoić, że chodzi o tą benzynę klasy premium, czyli tą najlepszą, która rzeczywiście podobno na jednej ze stacji na autostradzie A2 kosztowała w poniedziałek 6,53 zł. No tak zwana normalna benzyna, czyli 95-oktanowa, to jest wydatek około 5,50 zł, 98, no podjeżdża już po 6 zł. To są powody, to są informacje, które no, tego Kowalskiego powinny delikatnie zaniepokoić. Proszę, mamy tu dwie zupełnie różne sprawy. Bo czym innym jest wzrost gospodarczy? No oczywiście on zależy w jakimś mierze od cen surowców między innymi, ale to nie jest główny czynnik, który determinuje potencjał rozwojowy. Oczywiście, no ja myślę o przeciętnym czytelniku, który sobie właśnie rano przy kawie przegląda portale, no i znajduje tego typu informacje. I to ja mam pretensje do dziennikarzy, przyznam się szczerze. Dlatego nie do wszystkich oczywiście, ale do takich, którzy straszą Polaków, no bo czym innym zupełnie jest wzrost cen paliw na stacjach, gdzie mam nadzieję, że to jest przejściowe i wywołane czynnikami politycznymi. I być może jak się sytuacja międzynarodowa uspokoi, to również te ceny wrócą do równowagi i będą trochę niższe. No to jednak jest tak, że w Polsce zwykle firmy, które zajmują się produkcją i dystrybucją paliw, to korzystają szybko z okazji, żeby podnieść te ceny i potem bardzo niechętnie z tego schodzą. No ale powiedzmy, że tłumaczą to trochę inaczej. No, zawsze można znaleźć jakieś argumenty. Banki też tłumaczą, jak podnoszą nam koszty obsługi naszych kont, że mają bardzo istotne powody i w ogóle są to powody obiektywne i niezależne od ich polityki marketingowej i chęci powiększania własnych dochodów i zysków. No ale powiedzmy, zostawmy teraz sprawę na chwilę, bo jak mówię, na płytkę taką zwłaszcza międzynarodową, osiedle globalną, to nie mamy większego wpływu tutaj z tego miejsca, w którym jesteśmy. Natomiast mnie bardzo nie podobają się wszystkie te opinie, które mówią o przegrzaniu koniunktury w polskiej gospodarce. To znaczy być może, że my mamy już ten szczyt, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, dynamikę tego wzrostu za sobą, no bo pamiętamy, że zawsze mówimy o przyrostach. Kiedy mówimy o wskaźnikach PKB, to zwykle mamy na myśli przyrost w stosunku do jakiegoś poprzedniego okresu. I być może, że to tempo, które byłoby zresztą bardzo pożądane na poziomie około 5%, nie będzie w stanie nasza gospodarka utrzymać przez najbliższe lata. Ale przecież nie jest to w ogóle żaden wskaźnik, który wskazywałby na przegrzanie koniunktury. Zazwyczaj mówi się tak, że w krajach, które należą do grupy krajów czy gospodarek wschodzących, to dynamika PKB na poziomie 5% w średnim okresie co najmniej, czyli przez średni okres rozumie się to od 4-5 lat lub nieco dłuższy, ale to jest dynamika bardzo pożądana. I ja absolutnie nie widzę żadnych powodów do niepokoju, tylko dlatego, że mamy tę dynamikę wyższą od tego, co zakładały prognozy. Poza tym pamiętajmy, prognozy zwykle się robi się na danych historycznych. Ekstrapoluje się trendy, no potem oczywiście mogą się wkładać eksperci, oni dodają swoje 5 groszy, ale generalnie no przecież maszyna ma to do siebie, że wypluje, jak to się mówi nieładnie, z siebie to, co się do niej włoży. Jeżeli włożyliśmy dane, które zawierały informacje, że mieliśmy dość głębokie załamanie dynamiki PKB w trzech kwartałach, pierwszych trzech kwartałach 2016 roku, to potem siłą rzeczy to wszystko będzie ciążyło na tych modelach ekonometrycznych. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o prognozy, to uważam, że one mają taki charakter ostrzegawczy i bardzo dobrze, że mają, bo to pozwala nam trochę na chwilę refleksji i wycofania się z błędnych decyzji, ale z tego, co ja wiem, przynajmniej obserwuję, to nawet trafne prognozy
takie na nieco dłuższy okres niż najbliższy kwartał. Zwykły się nie sprawdzają. Popatrzmy, jakie były nawet założenia do budżetu, prawda? Jak bardzo nisko żeśmy planowali dynamikę PKB. Ja mam nadzieję, że tak nisko nie będzie, bo tam było poniżej 4%. To samo dotyczy prognoz, którymi my się posługujemy na co dzień jako Rada Polityki Pieniężnej. Ale te prognozy, o których Pani mówi, te zawyżone prognozy, to nie była tylko dana polskich ekonomistów, oni tych prac, nie, to jest powszechne. Te komentarze, które potem się pojawiały dotyczące polskiej gospodarki, to właściwie można było powiedzieć, że każde źródło, poważne źródło korygowało te dane. Pracujemy na tych samych modelach. Te modele zostały gdzieś tam wypracowane jeszcze na początku, kiedy w ogóle zaczęła być moda na przedstawianie gospodarki w postaci pewnych równań, one się potem doskonaliły. Zajrzeć albo, żeby móc odtworzyć nie tylko głosowanie, ale odtworzyć myśli kardynałów. A jeżeli nie można odtworzyć myśli kardynałów, którzy tam byli, to w jakich układach oni byli, relacji wewnętrznych, zewnętrznych. Dlatego chyba, że trudno nam przyjąć, że to Bóg pisze historię zbawienia. To Duch Święty pisze historię Kościoła. I przeczytajmy tryptyk rzymski Jana Pawła II, gdy staje w trzeciej części w zachwycie nad kaplicą sykstyńską i mówi: wskazał, on wskaże. I tutaj, że ktoś albo że Kościół nie jest autonomiczny, że Kościół nie jest samodzielny, tylko że kościoły miotają różnego rodzaju siły, wpływy i podporządkowanie tych sił i tych wpływów w struktury Kościoła, że to one mają. Pamiętamy, co się działo w 2013 roku, jak świat typował, jak świat chciał wejść przez szczelinę dla pająka do kaplicy sykstyńskiej, żeby zaobserwować, podsłuchać, co się tam dzieje i wybrać papieża wtedy. Ilu było kandydatów, ile było tego zamieszkania. Nagle okazało się, że kardynał Bergoglio wcześniej, w 2005 roku, okazało się, że Józef Ratzinger w 1978 roku Duch Święty wskazał Karola Wojtyłę. A polityka, ona jest obecna, my ją tworzymy, my ją stanowimy, my ją kreujemy, my ją interpretujemy, albo się w nią angażujemy, czyli w to roztropne dobro, roztropną troskę, dobro wspólne, albo też ją tworzymy przez nieroztropną troskę, dobro wspólne, albo przez zaplanowaną degradację dobra wspólnego, czyli to, co Pan powiedział, wykorzystywanie odkryć wynalazków, mediów, manipulacji, komunikacji do budowania struktur zła. Więc nawet obojętny człowiek, który mówi, że go nic nie interesuje, nic się nie angażuje, bierze udział w tym naszym zadaniu budowania Królestwa Bożego tu na ziemi, bądź budowania Królestwa Zła też tu na ziemi, bądź stanięcia po stronie dobra, bądź stanięcia po stronie zła, jak Paweł II powiedział, cywilizacji życia, bądź cywilizacji śmierci. A obojętność też tutaj stanowi element obecności, nawet bez zaangażowania, i wyraża całokształt naszych starań, tego, co jako ludzkość robimy z ziemią, co robimy z budowaniem wspólnoty, co robimy z odpowiedzialnością za historię, własną historię naszego pokolenia, co robimy z przeszłością, jak planujemy i realizujemy to, co w przyszłości, jakie fundamenty stawiamy pod przyszłe pokolenie. Kolejny telefon.
Radio Maryja? Halo? Bardzo proszę. Szczęść Boże. Tak, jesteśmy na antenie. Prosimy Pani. A ja bardzo lubię, że nie pamiętam autora, jakże trafnych słów wiersza, których wiele lat temu słyszałam i zostały mi w pamięci, tylko mi szczęty takie zdanie. Człowiek jest jak, i tu właśnie brakuje mi słów, wznosi się do gwiazd, opaść w bagno. Jak dziki koń. Czy nie trafne te słowa? No na pewno Pani Danuto trafne do niektórych przypadków. Bo na pewno człowiek, który wniósł się do gwiazd, osiągnął niebo, to na pewno nie sięgnął bagno, prawda? I o tym też pamiętajmy. Miejmy to na uwadze. Że taki pesymizm, czy takie negatywne spojrzenie na człowieka, ono nie tyczy się wszystkich ludzi. Człowiek nie musi sięgnąć bagna, by zostać świętym. Człowiek nie musi odbić się od dna, by przeżywać nieustanny nawracanie się i zachwyt nad obecnością Pana Boga w jego życiu. Potrzebujemy, proszę Państwa, takich dewocji, takich żewnych i smutków wszelkich. Po co? Dlatego
podjęli decyzję, że nawet damy kwotę 500 zł, prawda, dla świętego spokoju. Ja pomijam, że to by uruchomiło całą lawinę różnych roszczeń z różnych środowisk. Ale my po prostu nie wiemy w tej chwili, czy takich osób jest około 300 tysięcy, czy może 1,5 miliona. A więc tu po prostu nie możemy w tej chwili podejmować żadnych wiążących decyzji, bo nie możemy nikogo wykluczyć. A z drugiej strony nie możemy, jeżeli chcemy odpowiedzialnie rządzić państwem, podejmować decyzji, których skutków finansowych nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale wróć się do pytania, jak to jest możliwe, że w kraju, który od tylu lat należy do Unii Europejskiej, no, w kraju, który ma ambicje stać się, być ważnym rozgrywającym, zarówno jeżeli chodzi o geopolitykę, jak i gospodarkę, przy takim problemie, jak niepełnosprawność dotyczącym tak niestety dużej części naszego społeczeństwa, my tak naprawdę nie znamy skali tego problemu. No właśnie niestety nie znamy, bo nie było stosownych regulacji ustawowych, bo przecież, żeby była ustawa, najpierw muszę zdefiniować, kto podlega pod tę ustawę. Prawdę mówiąc, myśmy, moim zdaniem, ja zresztą napisałam nawet na ten temat książkę od neoliberalizmu do neokolonializmu, myśmy w ogóle przez 25 lat zachowywali się jak kraj neokolonialny. A w kraju neokolonialnym, czy nawet w kraju takim, jak była Polska, po tych wszystkich doświadczeniach historycznych, praktycznie robiło się pewne takie symboliczne gesty w kierunku środowisk, jak powiedziałam, marginalizowanych i wykluczanych, ale tak naprawdę nikt się nimi nie przejmował. Ważniejsze były inne kwestie. Ponadto pamiętajmy, że to wszystko odbywało się pod rządami wcześniej modnej i chyba uważanej za jedynie słuszną doktryny neoliberalnej. Doktryna neoliberalna to jest właściwie taka doktryna, która czyni z polskiej społecznej, znaczy rządzi się prawem dżungli. No jesteś silny i zdrowy, to sobie dasz radę, a jak nie, no to ci się może ktoś pomoże, a jak ci nie pomoże, to trudno, my tutaj nie możemy się tobą zajmować. To oczywiście... No, rozwiążą się same. Nie rozwiążą się same, ale po prostu się zgadza tymi problemami, według takich osób, które stosują prawo silniejszego, albo prawo pięści, tak bym powiedziała, również w relacjach społecznych. Po prostu nikt się tym nie przejmuje, bo najwyżej, jeżeli ktoś ma jakieś siłę serca, to niech wspomaga tych ludzi, ale właściwie to na stolicy obchodzi. Jedyne, co zrobiono, to to, że Unia Europejska wymusiła na Polsce pewne rozwiązania, które chronią te grupy, jak powiedziałam, marginalizowane, ale nawet i w samej Unii. Problem wykluczenia społecznego, ubóstwa, nędzy właściwie został nagłośniony dopiero w 2010 roku, kiedy ukazały się te raporty. Ja nie mówię, że nie było dyrektyw, które zakazywały traktowanie osób, powiedzmy sobie, w jakiś sposób, z jakiegokolwiek powodu wykluczonych, tak, aby one mogły się włączyć do normalnego życia społecznego. Tym niemniej, jak mówię, to były tylko takie martwe przepisy. Dopiero 2010 rok, kiedy rzeczywiście zdano sobie sprawę z tego, że to nie powinno tak być, no nie w centrum Europy, nie w XXI wieku, zmienił tę optykę, tak? Ponadto pamiętajmy, że to jest moment, kiedy również doktryna neoliberalna została już jawnie i głośno krytykowana, okazała się fikcją i utopią, podobnie jak wszystkie inne doktryny, bo ja w ogóle uważam, że jeżeli rządzimy państwo, to nie możemy się kierować doktrynami. Dlatego, że to jest, każde podejście tego typu powoduje, że mamy horyzont, ja to nazywam bardzo nieładnie, horyzont koniowyka. Czyli mamy zasłonięte tutaj możliwości spoglądania w bok, no tak jak koniowi się zasłania oczy, żeby w lęgorze się nie spłoszył, ale też mamy takie niskie czułko, które powoduje, że nie możemy nic widzieć przed sobą, tylko jeden cel, do którego dążymy, nie patrząc na to, jakim kosztem osiągamy ten cel. Otóż to jest w polityce społecznej, w polityce gospodarczej absolutnie błędne podejście. Trzeba zawsze patrzeć szeroko i postrzegać pewne procesy, a nie tylko poszczególne fakty. Chociaż oczywiście te fakty spadają się potem na procesy. Zawsze, nawet jeżeli ze zrozumieniem patrzymy na te wyzwania, które pani mówi, zdajemy sobie sprawę z tego, że to nawet nie jest tylko kwestia wyrównywania szans, ale to jest być może również pompowanie gospodarki jakichś pieniędzy, które potem tę gospodarkę napędzają, czyli tak naprawdę działanie wielokierunkowe. No to zawsze przy okazji pojawia się jednak pytanie, czy mimo słuszności takiego celu stać nas na to. Ale
program wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w takim zakresie, jak tego, czego to byłby program chyba znacznie bardziej kosztowny, albo przynajmniej równorzędny z programem 500+. Nie stać nas na to w tej chwili. Pani profesor Grażyna Ancyborowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Bardzo pan się nie zrozumie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Czytanie to prawdziwa przyjemność, chwila relaksu i zapomnienia o codziennych troskach. Lektura to najtańsza podróż do innego, ciekawszego świata. W mojej audycji będę rozmawiać o księgarskich nowościach oraz o tytułach, do których sentymentem wracamy po latach. Moimi gośćmi będą autorzy książek, które warto czytać. W każdą niedzielę o 14.15. Luisa Rewłot, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się do gada. A teraz mam najważniejsze informacje. Za mikrofonem Robert Kaka. Olga Tokarczuk zdobyła prestiżową brytyjską nagrodę Bookera. Polska pisarka została uhonorowana za powieść Bieguni. Książka ukazała się w zeszłym roku po angielsku jako Flights w tłumaczeniu Jennifer Croft. Już sama obecność wśród finalistów była dla niej wystarczająca, powiedziała po zdobyciu Bookera Olga Tokarczuk. W rozmowie z korespondentem Polskiego Radia podkreśliła, że poziom utworu, który znalazły się na tak zwanej krótkiej liście, był bardzo wyrównany. Rzeczywiście byłam zaskoczona, ponieważ zdawałam sobie sprawę od początku, w jakim jestem towarzystwie, że to są wszystkie wielkie powieści. Prawdę mówiąc, ja byłam szczęśliwa, kiedy już byłam na krótkiej liście. To już mi wystarczyło zupełnie. Właściwie nic więcej mogłoby się nie zdarzyć. A to, że wygrało się z Jennifer tego Bookera, jest naprawdę wielkim, wielkim osiągnięciem. Olga Tokarczuk uważa, że nagroda jest cenna także z tego powodu, że została przyznana za książkę sprzed lat, co sugeruje, że jej twórczość opiera się działaniu czasu. Ta książka została napisana 10 lat temu, wymyślana 12 lat temu, czyli ona jest stara z mojego punktu widzenia, więc ja napisałam potem księgi jakubowe, które dla mnie są takim opus magnum, więc niejako muszę trochę wrócić do tamtego momentu, kiedy pisałam Biegunów. Ale też myślę i cieszę się z tego, że dla mnie to znaczy, że ta książka jest uniwersalna nadal, że po tych 12 latach nadal działa i że nadal wywołuje jakąś reakcję. Oprócz prestiżu Olga Tokarczuk otrzymała 50 000 funtów do podziału z tłumaczką Jennifer Croft.